Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was vloga, bo za chwilę wyjeżdżamy właśnie do Białki Tatrzańskiej. Mówiłam Wam o tym bardzo dużo na Snapie. Bardzo się cieszę, że jedziemy. No, jedziemy do Białki Tatrzańskiej na narty, bo ja bardzo lubię jeździć na nartach. No i mam dla Was takiego dwudniowego vloga, a więc odezwę się do Was w samochodzie, a teraz pa. Okej, my jedziemy i ogólnie chciałam Wam powiedzieć, że jak Wy oglądacie tego vloga, to mi już się ferie skończyły, bo po prostu wrzucam go później, żeby mieć spokojnie czas na zmontowanie. A więc mi się już ferie skończyły, w większości z Was to już się skończyły dawno temu, ale ja właśnie teraz, kiedy to nagrywam, to mam drugi tydzień i jedziemy na narty. Ogólnie to jedziemy już 5 godzin i no, jedziemy dalej. W drogi powoli dojeżdżamy, to znaczy no już jesteśmy w Białce i no dojeżdżamy wreszcie. Byliśmy już i pokój wygląda tak bardzo wszystko fajnie, schludnie już tutaj mi zrobili bałagan, bo przyszliśmy dopiero co z bagażami, tutaj właśnie jest nasza walizka. No i ogólnie tak to wygląda, tak jak widzicie, ściany drewniane, taki typowy góralski domek, no w sumie się tego spodziewałam. No i tutaj mamy telewizorek, fajnie zrobiony, bo z każdego łóżka widać, no, nie, fajnie jest, no spoko, mi się tam podoba. Ciekawe są, do czego są te drzwi, ale dobra, nie wnikam. No i kibelek, taki malutki, nic szczególnego. No, więc to tyle z wielkiego room touru. Zdecydowałam się chyba na to, tak, bo ty będę miała jeszcze miejsce, żeby położyć sobie jakąś torebkę czy coś. Szkoda, że tu nie ma żadnego stoliczka nocnego, a widok z okna już Wam pokazuję, o. Ładny jest. Taka szafa. No i tutaj są drzwi wejściowe. Dobra, kończę, bo idą. Pa! Zdecydowałam, że śpię tutaj, bo tutaj mam blisko kontakt. No, a to jest chyba jedyny kontakt w pokoju. Znaczy nie, jeszcze tam mają kontakt. No, a ja muszę być blisko przy kontakcie, bo ja co noc ładuję telefon. Zaczniemy sobie teraz grać 5 sekund. I zrobiliśmy sobie, że mamy po dwie, właśnie, gdzie mieliśmy mieć po dwie. Po dwie karty następny i po dwie karty zmiana, chociaż normalnie się gra po jednej. O, proszę. Tak, jestem białym, Kuba z niebieskim i będziemy grać. Niestety Kuba wygrał, ale tylko dlatego, że mi nie dał, tylko dlatego, że mi nie zaliczył hasła, które dobrze powiedziałam. Ja wszystkim idę Was kolejnego dnia, sorry, że się wczoraj do Was nie odzywałam, ale z tego względu, że po prostu wczoraj nic ciekawego się nie działo. Przyszliśmy i potem jak Wam nagrywałam, to po prostu leżeliśmy plackiem na łóżkach, coś mi tutaj kapie, bo lód się rozpuszcza. Dobra, no i idziemy teraz na śniadanie. Tutaj u tej pani byliśmy w tamtym roku, 2 lata temu nie byliśmy wcale, ogólnie 4 razy byliśmy tutaj u tej pani. W tym roku za późno to nam się przypomniało, że trzeba jechać na narty, że chcemy jechać na narty, za późno nam się przypomniało i po prostu zapomnieliśmy. Dlatego już nie było miejsca, ale przechodzimy tutaj tylko na obiadki i śniadanka, ale są ogólnie bardzo dobre. No i idziemy właśnie, idziemy. Okej, my właśnie wrzuciliśmy ze śniadania, było bardzo dobre, ogólnie tam jest bardzo dobry wybór. Nie udało mi się nagrać stołówki, bo było dużo ludzi już jak przyszliśmy, więc może jutro. Albo na obiad Wam nagram, ale ogólnie to fajnie, dołożył jest wybór. Wczoraj był bardzo dobry obiadek jak przyjechaliśmy, no i ogólnie fajnie. A tutaj jesteśmy, mieszkamy sobie właśnie w domku obok. No i my się będziemy za jakieś pół godzinki zbierać na narty. Bo wczoraj nie byliśmy na nartach, bo nikomu się nie chciało. Leżyliśmy, tak jak Wam mówię, plackiem na łóżkach, nic nie robiliśmy. Wczoraj poszliśmy wypożyczyć narty i ja mam takie żółte. O, tu stoją moje żółte narty. Tak? Ogólnie to my się właśnie ubieramy i wyglądam po prostu przepięknie. Zobaczcie, jaki pisiaczek idzie. Ładniutki, ile jest śniegu w ogóle, zobaczcie. A my teraz siedzimy tutaj. Na... Przepraszam, moja rękawiczka Wam tu zasłania. Jesteśmy teraz na przystanku i czekamy na autobus.
Zobaczcie, my sobie właśnie teraz wykupiliśmy karnet i powoli będziemy szli tam na ten stok. Na początku pójdziemy sobie na ten taki niziutki orczykowy, bo chcemy sobie przypomnieć, jak się jeździ, bo no jednak rok, ja tam wolę sobie przypomnieć na tym mniejszym. Jesteśmy już na górze, teraz jechaliśmy tym takim krzesełkowym, jak widzicie. Jesteśmy na górze i jest po prostu przepiękny widok. Ja nie wiem, czy wy to widzicie, bo świeci mi słońce i nic nie widzę w ekranie telefonu, ale jest taki śliczny widok tutaj z góry. Okej, jedziemy sobie właśnie na krzesełkach. Tak, jedziemy i boję się, że zaraz puszczę telefon, więc tak tutaj delikatnie. Ale no, ogólnie tam zaraz będziemy jechać na te drugie krzesełka, na ten taki fajny kilometrowy stok. Taka kolejka tam no, idzie, tu. Tyle ludzi. A my stoimy tutaj, to jest Kuba. Jestem ja. I tak, i to jest ta ogórka. Zobaczcie, jaki z tyłu jest przepiękny widok, nie wiem czy wy tak widzicie, to śliczne góry są z tyłu. W autobusie i zaraz będziemy wracać. Teraz wróciliśmy właśnie z obiadu i chciałam wam powiedzieć to do jeszcze tej jazdy na stoku. Tam widzieliście jakie takie różne fajne przebitki, jak właśnie jak ja jadę z tym, bo nagrywałam tak, że telefon miałam na selfie sticku, jechałam tak, wiecie, tak ze selfie stickiem, no i się tak na mnie ludzie patrzyli, tak patrzyli, tak Boże, tak się dziwnie czułam, no. Witajcie w poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek i sorry, że tak wczoraj nie nagrywałam. Wczoraj w sumie też jak wróciliśmy z nart, nic wielkiego się nie działo. Byliśmy wczoraj w kościele. No i leżeliśmy sobie w pokoju, ale dzisiaj już dzisiaj idziemy cały dzień jeździć na nartach. Ja sobie zrobiłam takie dwa warkoczyki, bo stwierdziłam, że będzie mi wygodniej, bo rozpracowywuję jaka fryzura jest najwygodniejsza pod kask i stwierdzam, że chyba właśnie takie dwa warkoczyki. I my właśnie będziemy się powoli zbierać na śniadanie. Zamknęli mi drzwi przed nosem. Stoimy sobie właśnie w takiej przepięknej kolejce.
ale nie dziwne. O, ona jest taka gigantyczna. O nie, lecę. Tu się podpijam wujka kikiem. No i właśnie stoimy. Tu jest Kuba obok. O, widok nasz. No musiało mi zajechać drogę, no. No właśnie, tak nasz widok tutaj z góry. Jesteśmy na samej górze. Zjechaliśmy właśnie z tej górki. Ona tam się dalej tam ciągnie, nie widać, bo ona nie jest dotąd. No i właśnie teraz stoimy i chyba się będziemy powoli zbierać do domu. Wróciliśmy z nart i za chwilę będziemy się zbierać na obiad, a chwilowo leżymy sobie i oglądamy telewizję. Jest strasznie ciemno, bo jest godzina 17:30 i my dzisiaj drugi raz jedziemy już na stok. Dzisiaj po prostu cały dzień na nartach. Jedziemy na stok właśnie. W ogóle nie ma żadnej kolejki. Porównanie do tego, co tu jest w dzień, to się w ogóle w głowie nie mieści. Jest przepięknie ośnieżona ta górka, jest tam jeszcze taka wysoka, fajna. Dzisiaj jest wtorek i ja się zapomniałam wczoraj z wami pożegnać. W każdym razie to już jest koniec tego vloga, bo wtorek, środa, czwartek i piątek to już jest w nowym vlogu, którego będziecie oglądać za tydzień, równo za tydzień od momentu, kiedy oglądacie tego vloga. Już będzie następny, a teraz już kończę tego vloga. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się za tydzień w kolejnym vlogu. Pa, pa!